Myślę o czasie. Myślę o czasie jako jedynej walucie, którą w zasadzie posiadam i którą dysponuję. Niosę w sobie pewien rodzaj niepokoju, że ten mój czas nic nie waży, że nie został naznaczony przez moje myśli, decyzje, przez moje działania, że mijają lata mojego życia, a ja ciągle nie wiem, kim jestem tak naprawdę, gdzieś w środku, w głębi. Czasami, kiedy medytuję nad czasem minionym i nad tym, co jeszcze przede mną, pojawiają się takie myśli raczej pesymistyczne, tak trochę jak Grecy o tym myśleli. Chronos, taki czas cykliczny, że ciągle wykonuję jakiś trud Syzyfa i nic z tego nie wynika. Na szczęście jest Adwent. Adwent, który mówi, boski czas, to jest kairos. To znaczy, w tę pokusę bez sensu, w to takie użalanie się nad sobą i nad swoim czasem, ostatecznie też nad swoim życiem i jego znaczeniem, wkracza Bóg. Wcielenie, to znaczy, Bóg dał słowo i to słowo stało się ciałem w czasie, w moim czasie, w mojej historii, w moim zmaganiu. To jest dobra nowina, którą przynosi ta druga niedziela Adwentu. Mamy dzisiaj Jana Chrzciciela, głos. Jak on skromnie o sobie mówi, że jest tylko głosem, który ma przenieść słowo, ma przenieść treść do mojego życia, do mojej historii, do moich zmagań. Ale ten Jan mówi też bardzo konkretnie, plemię żmijowe, jaki przyniesie owoc. To słowo Jana to jest obietnica, że nawet to, co umarłe, ten pień Dawidowy, który już niczego nowego nie rodzi, że nagle wypuści nową odrośl, że Bóg to sprawi, bo tylko Bóg może nadać znaczenie mojemu czasowi i tej historii, która się dzieje, która już gdzieś też jest za nami. I to wszystko, co przed nami, też jest objęte tym Bożym spojrzeniem. To stare na nowo urodzi. To jest obietnica dzisiejszej niedzieli. Ale to też jest zaproszenie, które kieruje do nas Jan, mówiąc, nawracajcie się. Ojciec Paweł, który często tutaj mówi, metanoja, zmiana myślenia. Ale to nie jest tylko zmiana myślenia, która prowadzi do nowych, dobrych uczynków, że poprawiam się etycznie, że moralnie jestem bezbłędny. To nie jest zmiana, która polega na tym, że moja pobożność wzrasta i mam więcej paciorków do odmówienia. To jest zmiana ontologiczna. To znaczy zmiana mojego myślenia, że w te moje niedowiarstwa, w te moje wahania, w te moje pęknięcia co do życia wchodzi Bóg, Logos, wchodzi Słowo. I ono wszystko czyni sensownym. Czasami myślę, że to nawrócenie to jest odwrócenie się od takich półprawd, półpokarmów, półnadziei, od takich wszystkich rzeczy, które są na ćwierć, na kawałek. I nagle żyjesz symfonicznie. Do tego zaprasza Adwent, do tego zaprasza głos, to znaczy Jan, do tego zaprasza dzisiaj Ewangelia.